No kochani, siedzę sobie 19:25 w środku. Zobaczcie, kto przyszedł. Nelik przyszedł. Kurwa, ale komary mnie tu gryzą. Cholera. No. Muszę wyjść stąd, bo chciałem posiedzieć, ale z dwóch powodów pójdę. Raz, że komary gryzą, a drugie, że kotki się boją przyjść. Po prostu blokuję je tu. Czekają. Muszę wyjść. Tu jest jedzenie. I one sobie jedzą. Jak siedziałem, to one przychodziły. Nie bały się nawet. Ale jak się ruszam, to już uciekają. Także pójdę. Zamknę i pójdę. Jedzenie położyłem. Puszki zabieram. Da się puszkę. I idę. A kotki niech sobie jedzą. Dobra. Och, i pójdę. Odejdę na bok. Pójdę sobie tutaj na ławkę. Usiądę. Tak, żeby mnie nie widziały. A później tak z ławki powoli podejdę tam z dala i sfilmuję. Zobaczę, jak Nelik wejdzie, czy wejdzie do boksu. Nie, bo tam jest jedzenie główne. To, co wyłożyłem tam na chodniku, co on jadł, to jedzenie Teo z wczoraj, czyli już takie nieświeże. Jeżeli on to jadł, to znaczy, że był głodny bardzo. No. Dobra, tu sobie usiądę. I zobaczymy. Zobaczcie, idzie. Widzicie, idzie. Idzie. Poszedł. Poszedł. Ucha, tam Rudy idzie. Zobaczcie. O! Zaczyna się życie, kochani. O, obsikuje. Obsikuje. No. To jest ojciec tych wszystkich rudych tutaj kotów. Także mamy, kochani, samca rudego rozpłodowego. No. No podejdę teraz tutaj zobaczyć Nelika. Czy on do boksu wszedł? Nie. Jeszcze na tej ścieżce tam wyjada. Wyjada na ścieżce. A Rudy? A Rudy tam jest. Kosmetykę robi. No dobra, to zrobimy przerwę. Cięcie i zobaczymy, co dalej. Przepraszam,
No, posiedziałem 15 minut. Zobaczymy, co Nelik. Rudy jest tutaj, zobaczcie. O. Siedzi na skrzyżowaniu. Czujny. Obserwuje mnie. I dlatego chyba nie chce przyjść tu. No nic. Zobaczymy, co z Nelikiem. O, nie widać go. Chyba w boksie jest. A jest, zobaczcie. Jest tutaj. O. O. Idzie, idzie. Oho. Widzę bardziej tam w bok, w kierunku Rudego pójdę. A później się odwrócę w lewą stronę i zobaczymy co. A Rudy ucieka. Zobaczcie, Rudy ucieka. Jaki czujny. O, proszę. Daje tyle. A dzikus jeden. Czego się boisz, głupi? Czemu nie chcesz iść na całość? Ja się wstępnie mogę upić. To lekarstwo jest na śmiałość. Dobra, obracam się. I co widzimy? A, też mnie obserwuje. A to ci cwaniaczek. Też mnie obserwuje. To myślałem, że tylko ja taki cwany. Ale on też. Ale kochaniu się kiedyś mnie nie bał. 2 metry podchodził do mnie, nawet bliżej. No. To było tam. Jak karmiłem jeszcze kiedyś. Tam pod tym budynkiem kierowniczki, tam przy kotłowni bliżej. No. A tutaj co? O, Rudy tam poleciał, zobaczcie. O, widzicie? Tam idzie. O. Tam do WTZ-ów. On tam w piwnicy tych WTZ-ów mieszka. Tam piwnice ogrzewane, także zimą tam ciepło. Tam kotom też jedzenie dają. To jest taki obiekt trochę jak ambasada na obcym terytorium. Niby to jest w strukturze DPS-u, ten WTZ. Ale on trochę taki odrębny. I tu przywożą z gminy. Niepełnosprawnych, a później po południu odwożą. Tam są różnego rodzaju pracownie. Terapeutyczne, instruktorzy. Ładnie, tam jest fajnie. O, tam kiedyś dawałem. Nie, tam pamiętacie? O, tam. I tam Nelik przychodził i tak za bardzo się mnie nie bał. A teraz jak tutaj jesteśmy, to jakby mu się cofnęło. Ale nie wejdzie tam, przecież tam jest jedzenie. O, o, wszedł, wszedł, kochani. A, to dobrze, że wszedł. No, bo tam jedzenie jest. Teraz niech wejdzie jeszcze tam na taras. Nie? I sobie poje. No dobra, to już jestem spokojny. No, kochani, dzisiaj przyszedł też taki domek z tarasem, ale wersja mniejsza. 70 cm, ten ma gdzieś z metr ma chyba. W częściach będę składał. I on będzie stał przed bocianówką. Na tym terenie ogrodzonym bocianówki. I tam będę kotkom naszym dawał. Jedzenie na tym tarasie. Będą sobie jadły, żeby jeż nie wszedł. Lis tam może też nie wyjdzie. No. Zróbmy przybliżenie.
jestem. Dobra, niech sobie je. Kosy ładnie śpiewają. No, tutaj matka wszystkich matek ma domek, sam siedzi. Już nie będę tam do niej się zbliżał. Niech ona sobie tam siedzi. O, a tu Tymek chyba. Najadł się i ucieka. No ale Tymek kiedyś w tym domku pod tarasem mieszkał. Razem z tą. Tymek z babciusią chyba. A teraz coś nie. Ociepliło się. Już chodzi gdzie indziej. O, jakie chmury ładnie. Ładny widok. A gdzie jest Nelik? Jest tu? Chyba tam jest. Chyba jest. Za bardzo nie widzę tam. Się za ten cokolwiek chyba schował. Ładnie tam śpiewa. Tak wieczorem przed zachodem słońca, kochani, jak się pójdzie, nie, to nie ma tego hałasu cywilizacyjnego. Gdzie on? Na fotelu? Czy mi się wydaje? Choroba. Muszę się cofnąć. Gdzie on siedzi tam? Nie, co to jest? Te szmaty nie ma. Coś białego? Może on siedzi na poręczy tego fotelu. Chyba tak. A nie, to jest szmata, która na pufie jest. Na uparciu pufy. A Nelik tu jest. O, zobaczcie. Tutaj, tyłem, tak za bardzo nie widać, nie? Ale jest tutaj. Dobra, to niech będzie. No, jeszcze piękny krajobrazik, kochani, niebo, landschaft. Jak obraz. Żeby jeszcze nie ta wiata paskudna, to piękny widok byłby nawet, mógłby być obraz taki, nie? Zamiast jeleni na rykowisku. No. Dobra. To jest chyba koniec. Pójdę jeszcze do bocianówki. Kochani, okienicę pozamykam. Z kotkami pogadam. Tam może coś im wyłożę, położę. A, naleśniki mam z obiadu. To sobie wezmę. Do pokoju. A w pokoju na mnie czeka. Kotki pakajowe. Majeczka. I Szpiczek. I może ciotka, ale ciotka to na noc idzie, lata. Od 22 do 5 rano. Przepraszam, lata. Chociaż dzisiaj to... Która była godzina? Dziś przed czwartą.
miauczała, żeby ją wpuścić do pokoju. Nie wiem, kto ją wpuścił z dworu tam. Chyba nie spał ktoś z personelu opiekunów i ją wpuścił. No jak ona miauczy, to mnie budzi. No to wstaję i uchylam. No dobra, kochani, to co? To dobranoc już chyba na pewno.